Jak przeglądać rozliczone i nierozliczone transakcje bankowe? Przechodzimy do TAXO i rozpoczynamy od modułu e-faktura. W module e-faktura przechodzimy na automatyczne rozliczenia z banku. Jeśli pojawiły się już jakieś transakcje bankowe i system dokonał rozliczenia, będziemy mogli przeglądnąć ten proces, jak on nam zadziała. Pokaż rozliczone transakcje. Pojawi nam się tutaj lista transakcji bankowych oraz z jakimi fakturami zostały one powiązane. Tak? Widzimy, że ten przelew w tej kwocie rozliczy nam tą konkretną fakturę. Drugi przycisk, pokaż nierozliczone transakcje, pokaże nam to, czego system automatycznie nie rozliczył i to, czym musimy się zająć niejako już ręcznie, samodzielnie. No, po pierwsze był to przelew od jakiejś nieznanej firmy, z której sobie nie poradził, no i jeszcze jeden przelew, z fakturą, której nie mógł w jakiś sposób sparować z różnych powodów. Tutaj te przyczyny mogą być rozmaite, o tym będziemy również później mówić. Jak to zrobić ręcznie? No należałoby teraz przejść do listy faktur, odnaleźć taką właśnie fakturę 1/05. No widzimy, że nie mógł jej rozliczyć, że ona już była rozliczona. Natomiast gdyby ta faktura nie była rozliczona, należałoby ręcznie kliknąć w ikonkę pieniążka i oznaczyć, że jest to faktura opłacona. I podobnie postępować z kolejnymi nierozliczonymi transakcjami, a następnie odhaczyć, że samodzielnie te transakcje rozliczyliśmy i wtedy pojawią się one na liście rozliczonych transakcji z informacją, że było to ręcznie uzgodnione, oznaczone przez użytkownika.